Witam. Chciałam Wam dzisiaj poruszyć krótko temat budowy przedziałów ufności dla wartości średniej. Jeżeli macie treść zadania, z której wynika polecenie, oszacuj w jakim przedziale zawiera się średnia danej cechy, albo dosłownie zbuduj przedział ufności dla średniej czegoś tam, to Wy musicie wybrać, do którego wzoru należy podstawić wartości z treści zadania. A jak wiemy, przedziały ufności dla średniej posiadają aż trzy warianty wzoru. Może nie aż, ale po prostu są trzy warianty i my musimy wiedzieć, do którego wzoru należy podstawić. Jeżeli w treści zadania, które trzymacie przed sobą, jest wyraźnie napisane, że cecha posiada rozkład normalny, a w tym rozkładzie normalnym odchylenie standardowe jest dokładnie podane i wiemy, ile liczbowo wynosi to odchylenie, to od razu podstawiamy do wzoru numer 1. Wzór ten bazuje na wykorzystaniu rozkładu normalnego, wykorzystaniu średniej z próby, która została uzyskana, albo musicie ją policzyć gdzieś tam na boku, na wielkości próby, która jest podana i na odchyleniu standardowym, ale z populacji generalnej, czyli sigma. Jest to tak zwany przedział ufności dla średniej przy założeniu, że znane jest sigma, czyli odchylenie standardowe z populacji generalnej. Jeżeli jednak w treści zadania jest tylko napisane, że cecha posiada rozkład normalny, ale nic nie jest podane, ile wynosi konkretnie to odchylenie właśnie w rozkładzie normalnym, a jeżeli już nawet pojawia się tekst, że odchylenie standardowe wynosi, to z treści zadania tam wynika, że to odchylenie zostało policzone na podstawie próby. Dobrze, teraz tak. Jeżeli jest jednak napisane, że cecha posiada rozkład normalny, a odchylenie w treści zadania nie byłoby podane, my w tym momencie nie możemy korzystać ze wzoru numer 1, który bazuje na rozkładzie normalnym. Musimy się zastanowić nad wykorzystaniem innego wzoru. Gdy okaże się, że próba, którą my sobie badamy, jako wycinek całej populacji generalnej, byłaby zakwalifikowana taka próba jako próba mała, możemy skorzystać ze wzoru numer 2. Wzór numer 2, jak tutaj zobaczymy, jest dość podobny do wzoru numer 1, ale on nie wykorzystuje wartości krytycznej z rozkładu normalnego, on wykorzystuje wartość z rozkładu testudenta. Zamiast sigma, czyli odchylenia z populacji generalnej, mamy S od X. Możecie mieć troszeczkę inny symbol, ale generalnie jest to wartość odchylenia standardowego z próby, czyli z tego małego wycinka i czasem odchylenie standardowe w treści zadania jest podane, innym razem musimy je po prostu policzyć. Gdzieś tam na boku, oczywiście na moim kanale możecie sobie, czy tam tak, na kanale znaleźć konkretnie film, jak się na piechotę liczy odchylenie standardowe, jeżeli jeszcze nie macie tego dobrze opanowanego. To jest w przypadku, gdy próba jest mała. A gdy jednak próba jest duża, czyli już jak dla mnie wielkość próby przekracza 30, możemy korzystać ze wzoru numer 3, który jest bardzo podobny do wzoru numer 1. Tutaj mamy podane, ile wynosi sigma, czyli odchylenie w populacji generalnej, a to jest odchylenie standardowe z próby, albo ono jest podane w treści zadania jako wynik badania pewnego wycinka, czyli próby, lub też obliczone przez Was na boku. U mnie na filmach możecie oczywiście znaleźć, jak się liczy odchylenie standardowe na piechotę, gdzieś ręcznie, czy tabelkami, czy jako dane indywidualne. Co jest ważne, jeżeli powiedzmy zauważycie, to wzór pierwszy jest bardzo podobny do wzoru trzeciego i jeżeli prawidłowo według Waszego wykładowcy, ćwiczeniowcy czy osoby sprawdzającej należało podstawić do wzoru numer 3, a Wy wpisaliście jako podstawę do obliczeń wzór numer 1, no to ta osoba ma prawo się burzyć, bo sigma nie jest równe zawsze odchyleniu standardowemu z próby. Trzeba odpowiednio dobrać wzór, żeby powiedzmy otrzymać to zaliczenie. I teraz tak, tutaj tym pierwszym elementem, który trzeba powiedzmy dodatkowo znaleźć oprócz treści zadania jest wartość krytyczna.
Tutaj we wzorze pierwszym, jak i we wzorze trzecim bazujemy na rozkładzie normalnym, jak znaleźć wartość w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego. Możecie znaleźć na filmie właśnie odpowiednio zatytułowanym na moim kanale. Tutaj zaś we wzorze drugim musimy znaleźć wartość krytyczną z rozkładu testudenta. Ona zależy, tak jak widzicie, każda z tych wartości od poziomu istotności alfa, ile sobie przyjęliśmy. Albo jest to zapisane w treści zadania, albo my sobie sami zakładamy. Często w treści zadania jest napisane, przy jakim współczynniku ufności ma być oszacowana średnia i to jest 1 minus alfa. My z tego współczynnika ufności musimy wyciągnąć, ile wynosi sama alfa, bo to ona jest nam potrzebna do znalezienia wartości krytycznej. Jedynie jeszcze rozkład testudenta zależy nie tylko od samego poziomu istotności, ale od tak zwanych stopni swobody. Najczęściej w przypadku budowania przedziału ufności dla średniej stopnie swobody są równe n-1. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli my liczymy niezwykłe takie standardowe odchylenie standardowe, gdzie dzieliliśmy przez n, a liczymy tak zwane odchylenie standardowe nieobciążone, czyli często zapisywane jako s od x, ale z takim symbolem z daszkiem u góry, to jeżeli mam odchylenie standardowe nieobciążone tutaj w liczniku, to nie wyciągam pierwiastka z n-1, tylko z n. To jest uwaga taka, powiedzmy, nazwijmy dodatkowa, ale w niektórych u niektórych wykładowców jeszcze istnieje rozróżnienie na odchylenie standardowe zwykłe i nieobciążone domyślnie błędem. Jeśli chodzi o samo oznaczenie, już powiedzmy tak, bym powiedziała wisienka na torcie, to zobaczcie, co jest czym. Do obliczenia przedziałów ufności musimy mieć na pewno do każdego ze wzorów, ile wynosi średnia arytmetyczna z próby. To jest średnia z próby, a to, co my szacujemy, to jest M, czyli średnia w populacji generalnej. Niektórzy mają oznakowanie jako mi, czyli takie U z ogonkiem. Jeżeli mamy S od X, ale podniesione do kwadratu, nazywamy to wariancją z próby. Czyli jest to po prostu odchylenie standardowe, ale podniesione do kwadratu. Dlatego często do zadań musimy po prostu policzyć pierwiastek z takiej wariancji, żeby podstawić do wzoru numer 2 lub do wzoru numer 3. Jeżeli mamy, tak jak mówiłam, oznakowanie z daszkiem i jest kwadrat, mówimy, że jest to wariancja nieobciążona z próby. Czyli pierwiastek z takiej wariancji byśmy nazwali to odchyleniem standardowym z próby, ale nieobciążonym. Tak jak mówiłam, to jest oznaczenie średniej z próby, a mi jest to średnia też wartość, ale w populacji generalnej. I to jest ten wynik, który my szacujemy. My najczęściej nie wiemy, ile będzie wynosiła ta wartość w populacji generalnej. Ona jest, powiedzmy, dla nas jedną wielką niewiadomą. Dużą kwestią, którą my musimy sobie zawsze rozważyć, jest to, czy w treści zadania jest podane sigma, czyli odchylenie standardowe w populacji generalnej. To, że cecha posiada rozkład normalny, to jest tylko informacja połowiczna. Nas interesuje to, czy my konkretnie znamy wartość tego odchylenia standardowego. To jest element kluczowy. Bo tak jak mówiłam, jeśli jest znana sigma, od razu bazuje niezależnie od wielkości próby na wzorze pierwszym, a jeżeli sigma jednak nie jest podane w populacji generalnej, to patrzy na wielkość próby. I małym symbolem oznaczamy zazwyczaj liczbę obserwacji, czyli wielkość próby. Jeżeli ja bym stosowała duży symbol N, to jest to najczęściej oznakowanie dla liczby obserwacji, ale w populacji generalnej. Ja kończę omawianie tego filmu. Zapraszam Was do oglądania przykładów, powiedzmy, zastosowania praktycznego, czyli jak zbudować przedział ufności w pierwszym z wykorzystaniem pierwszego wzoru, z wykorzystaniem drugiego wzoru, czy też wzoru trzeciego.